Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym live'ie Fotoformy. Jak co tydzień we wtorek, jak co tydzień o 19:00. Cieszę się, że jesteście z nami, już mamy 13 osób, mam nadzieję, że będzie więcej. Dzisiaj bardzo ciekawy gość, bardzo nietypowy. Człowiek orkiestra, człowiek, który zajmuje się różnym, znaczy w sumie zajmuje się fotografią, ale tak nietypowo. I zaraz będziemy o tym mówić, będziemy próbowali go rozgryźć, bo to jest dla mnie bardzo tajemnicza postać. Dwa różne bieguny, ale od początku. Max Krzyczkowski, po prostu fotograf. Fotograf, który kocha fotografować świat na różne sposoby. Witaj, Max. Witaj, ty mnie będziesz chciał rozgryźć, a ja ciebie rozgryzę. No to już witam. W jakimś sensie gryzłeś w weekend ostatni. Łydkę? No, oglądaliśmy w weekend Akademię Odkryć Fotograficznych. To jest jeden właśnie z twoich projektów, bo jesteś fotografem, uczysz fotografii, jesteś wykładowcą. Byłeś fotografem wojennym albo nadal jesteś. Ja nie wiem, jak to jest w sumie, jak do tego podejść. Czyli to dlatego mówię o różnych biegunach, bo z jednej strony jesteś bardzo dobrym, ciepłym człowiekiem. A z drugiej strony złym, zimnym. A z drugiej strony jesteś takim, wiesz, typowym facetem, testosteron i na wojnę, karabin, właśnie tutaj duże mięśnie. Ja jeszcze powiem o testosteronie, w którym brałeś udział, ale to za chwilę. Powiedz coś o sobie tak od początku. Jaki z ciebie jest fotograf? Skąd się wziął taki nietypowy fotograf? Przeraziłem się twoją diagnozą dwubiegunową, natomiast coś jest na rzeczy, ponieważ ja mam taką logikę, że wolność fotografii to jest możliwość dróg wyboru. Im więcej tych dróg, tym większa wolność. Więc wychodzę z założenia, że skoro robię to dla siebie, dla realizacji swojej pasji, dlatego że muszę, bo mam wewnętrzny głos, który ciągle mi podpowiada, żebym coś robił, a czasem ten głos jest bardzo ukierunkowany, czasem jest taki bardziej ledwo słyszalny. Natomiast staram się być na ten głos nastawiony. Nie jestem na niego głuchy, tak przynajmniej mam nadzieję. I zazwyczaj jak on coś do mnie mówi, to ja mu też odpowiadam. I co najciekawsze, dużo w reperkusji tego dialogu wewnętrznego wydarzyło się przygód przez ostatnie 20 lat. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że mam ciekawe życie. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jestem spełniony, że cieszę się z tego, co robię. I to zarówno w tym aspekcie takim bardzo egoistycznym, egocentrycznym, ale też jednocześnie mam nadzieję, że nie ciągnę, choć ponoć grabią do siebie, to ja mam nadzieję, że czasem też potrafię coś od siebie dać, ale też tak myślę, że to byłoby ważne, że jeśli, żeby się dzielić, no tak mówiąc bardzo górnolotnie i ogólnikowo. Ja z tego, co się dowiedziałem, to tak naprawdę jesteś malarzem, a nie fotografem. Powiedz coś więcej o tym. To jest bardzo ciekawe, bo byłem na studiach malarskich rzeczywiście, za co jestem bardzo wdzięczny losowi, bo wydaje mi się, że mi się to przydało, bo na fotografię patrzę jako na obraz, który jest białym blejtramem i który mogę zabudować, zamalować, zakomponować czym tylko zechcę. I nie ukrywam, że oprócz treści, która czasem jest bardzo konkretna i mocna, to jednak też znaczenie ma forma. I wydaje mi się, że dobra fotografia jest takim kompromisem właśnie treści i formy. Ale wracając jeszcze do tych studiów, dość szybko się zorientowałem, że nie chcę być malarzem, ponieważ doszedłem do takiego momentu, że malując obrazy, malowałem je ze zdjęć, a potem ze swoich własnych zdjęć, a potem jak już ten obraz powstał i robimy jego reprodukcję, to ten obraz, który pierw był zdjęciem, potem był obrazem na płótnie, a potem stawał się znowu zdjęciem, wróciłem do punktu wyjścia i robiąc tego fikołka przekonałem się, że moim medium jest fotografia. Więc może to dziwnie zabrzmi, że umiem malować, ale właściwie ograniczam się do malowania ścian i sufitów, co mam nadzieję, że w miarę dobrze Państwo widzicie. Czyli jesteś bohaterem w swoim domu. Brawo. Nie no, to jest wyczyn dla niektórych facetów. Ja też, jak mam pomalować ścianę albo cokolwiek wymienić, to jest to dla mnie problemem. Przyznaję się, nie jestem typowym samcem, który potrafi z młotkiem szaleć po mieszkaniu. Max, i
to malarstwo wpłynęło na ciebie bardzo, czy tylko Bardzo, jest to? bo ja zanim zacząłem robić zdjęcia i wybitnie oglądać zdjęcia, bo uważam, że w tym procesie autoedukacji bardzo ważny jest kontakt z innymi, wymiana, ale też jakby absorbowanie, zasysanie przez oczy do mózgu obrazów, które też często jakoś działają na nas podświadomie. I to jest tak, że ja staram się to racjonalizować, ale wiem, że wiele rzeczy odbywa się na absolutnie przestrzeni emocjonalnej i to w ogóle chyba nawet przez mózg nie przechodzi, tylko przez serce. I mam takie wrażenie, że wtedy fotografia jest, nie chcę upraszczać, że wartościowa, bo nie chcę stopniować, ale mi bardziej bliska, jeśli wypływa z serca i działa prosto na serce. Super. Powiedz mi, jak zacząłeś fotografować już tak na poważnie, co było dla ciebie wtedy najważniejsze? W którą stronę chciałeś iść? Czy jechałeś na reportaże, czy myślałeś o fotografii portretowej? Jaka ona była? Ja Gdzie? zawsze miałem jakąś taką ciągotę do reportażu i polegało to mniej więcej na tym, że wiedziałem, że tylko wtedy mogę coś dokładniej obejrzeć. Dużo bliżej mogę podejść i te preferencje, te predyspozycje, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś zdolności, najlepiej byłoby je rozpoznać i jakby iść za nimi. Bo zdarza się tak czasem, że ktoś nie do końca czuję bluesa, ale tak jakby pchnięty przez kogoś trochę na siłę, a trochę tam, nie wiem, bo wypada, albo bo to jest modne, albo jest jakiś inny powód, dla którego idę w tamtą stronę, dochodzi do przekonania, że to nie jest jakby jego bajka, to nie jest jego ekspresja, to nie jest jego świat. Nie dokończyłem w sumie pytania, bo chciałem zapytać, Dlatego nie zakończyłem czy odpowiadać. krajobraz, czy portret, takie płynne przejście z malarstwa, a ty powiedziałeś reportaż, czyli w sumie scenki Tak. rodzajowe. No. No można Ze tak scenek powiedzieć, ale. rodzajowych w malarstwie do reportażu. Tak, ale wiesz co, dla mnie zawsze człowiek był najciekawszym tematem dociekań. To nie znaczy, że nie rozczulam się, jak widzę coś pięknego, bo to piękno wiem, że jest naokoło nas i jest w niepozornych grze światła i cienia, że jest w pejzażu, że jest w przyrodzie, ale akurat tak pomyślałem, że. Poprzez pejzaż nie do końca potrafiłbym swoją wrażliwość jakby zmaterializować, bo jestem przekonany, że może tak być, że fotografia jest takim narzędziem krystalizacji siebie samego, że dobrze by było, gdybyśmy w każdym zdjęciu się odbijali sami i żeby każde zdjęcie było świadectwem prawdy o nas. To może tak brzmi enigmatycznie, bo co to jest świadectwo prawdy, co to jest prawda, ale chodzi mi o pewien rodzaj autentyzmu i czegoś takiego, co nie da się inaczej. Oczywiście zawsze można coś udawać albo falsyfikować, można się pod coś podszywać albo coś estetyzować w jakimś tam kierunku, stylu i tak dalej. I to są zabawy estetyczne, z którymi jakby nie mam problemu, jeśli one gdzieś się pojawiają. Natomiast zawsze wychodzę z założenia, że to może dziwnie zabrzmi, bo trudno mówić komuś na siłę, że wypracuj sobie swój własny styl, ale ja bym postawił to inaczej, bądź sobą. Bo jeśli będziesz sobą, to jakby to musi pójść w dobrą stronę, dobrą drogą. Max, spełniłeś w sumie moje młodzieńcze marzenie. Pojechałeś jako reporter na wojnę. Opowiedz coś o tym. Wiesz co, to jest tak, że ja się nad tym długo zastanawiałem i mam to przemyślane. Wojna, jakby no, z grubsza mężczyzn, wojna fascynuje. Fotografów fascynuje fotografia wojenna, ponieważ często oglądamy zdjęcia, które robią wstrząsające, piorunujące, wielkie wrażenie, i czasem sobie tak myślimy, że chcielibyśmy też coś takiego móc zobaczyć. To jest absolutnie wartość krytyczna. Chodząc sobie po świecie w dowolnej szerokości geograficznej i w dowolnym czasie, nigdy nie doświadczymy tak dziwnego stanu, nawet nie chcę powiedzieć, że niebytu, bo to jest bardzo realny, konkretny byt, ale ten byt jest absolutnie odrealniony. Wszystko się dewaluuje, nic nie ma znaczenia z tego, co jest dla nas ważne. I wydaje mi się, że wojna jest takim stanem, nie chcę powiedzieć, że nieważkości, ale takim nierzeczywistym stanem, który jest bardzo namacalny i bardzo na człowieka działa na wszystkie jego zmysły, jest bardzo wyrazista. Z wojną trudno dyskutować. Wojna jest, jakby w obliczu wojny nie masz pytań. Właściwie pytania masz, ale jesteś za cienki, za słaby, żeby cokolwiek zrobić. Czujesz jakiś rodzaj takiej bezradności.
I Bresson z kumplami w 1947 roku, jak zakładali agencję Magnum, to mieli taką intencję, że chcą być wszędzie tam, gdzie dzieje się historia. I ja miałem podobne odczucia, będąc w różnych miejscach, które były, w których historia działa się na moich oczach. Może niekoniecznie ta historia taka największa, ale mimo wszystko coś, co jest, myślę, że ważne w tej współczesnej historii Europy. Natomiast kolejna sprawa jest taka, że ja pamiętam opowieści swoich dziadków, konkretnie babci i mojego ojca o wojnie, i to było dla mnie niesamowite. Mój ojciec się urodził w 1939 roku, więc to było tak, że on jakby przeżył jako dziecko wojnę. I to było dla mnie zawsze takie gdzieś w świadomości wspomnienie nieprzeżyte. Coś takiego, co we mnie w jakimś sensie wzrastało. I oczywiście różne filmy historyczne to trochę podtrzymują w człowieku to takie jakby trochę zainteresowanie. I nie chodzi mi tylko o film Czterej Pancerni Pies, czy choćby Szeregowca Ryana, czy tam Helikopter w ogniu, bo to są jakby różne oblicza wojny, ale wszędzie jest tam coś takiego naprawdę mocnego i nawet nie chodzi o to, że tam się człowiek nie nudzi, ale tam człowiek paradoksalnie czuje, że żyje. Czy ty mnie słyszysz jeszcze? Ja cię bardzo dobrze słyszę i Bo ja pokazałem usłyszałem przez teraz, chwilę ciszę. no, ty mówisz, ja słucham. Max, Więc. włączyłem teraz pierwsze zdjęcie z Ukrainy. Stoisz w grupie z aparatem, w kamizelce, tak, kuloodpornej. Ale ty je widzisz, bo ja nie. Bo ty nie widzisz, no tutaj A, jest no na dobra, no nie, live'ie. to w porządku. To ważne, żebyście wy widzieli, bo ja te zdjęcia znam, więc chętnie ich nie obejrzę. No i co? No właśnie, no jak ty się tam czułeś? Wiesz co, ja w pewnym sensie, to może dziwnie zabrzmi, ale ja się do tego, jeżeli w ogóle można na coś takiego się przygotować, w sensie jakiegoś dojrzenia do decyzji, żeby chcieć tam pojechać, ze świadomością, że jest to miejsce absolutnie niebezpieczne, w którym wszystko się może wydarzyć i po prostu można tam zginąć. To jest coś bardzo dziwnego, bo z jednej strony jedziesz tam w poczuciu, że ta śmierć jest na wyciągnięcie ręki. Ja bym nawet postawił taką dziwną tezę, że ci, którzy tam jadą, tak jakby trochę szukają guza, że tak jakby się o to proszą. Mówię tak z perspektywy człowieka, który tam był, widział to kilka razy z bliska i stwierdził, że cieszę się, że byłem, że widziałem, że przeżyłem to, co przeżyłem, że w ogóle przeżyłem i jakby nie chcę już więcej próbować, nie chcę już więcej ryzykować, nie chcę więcej na próbę wystawiać swojego szczęścia. Bo to tak jest, że jest takie piękne powiedzenie, które też dla mnie było takim trochę drogowskazem, że odważnym szczęście sprzyja, ale nic bardziej mylnego, bo wielu jakby wierząc w swoje szczęście zginęło po prostu. Natomiast ja nazwijmy to umownie, że się w pewnym sensie przygotowałem tak trochę mentalnie, ale tak trochę też organizacyjnie, że nie jechałem tak sobie po prostu jako jakiś taki facet z ulicy, który nagle ma taką, no nie wiem, nazwę to umownie fantazję. I to też było takie dla mnie dosyć ciekawe, że wytyczne agencji Reuters były takie, że reporter powinien zachować neutralność, nie powinien chodzić w żadnych ubraniach świadczących o tym, że jest stroną konfliktu, czyli te wszystkie militarne rzeczy w ogóle nie wchodzą w grę. No i ja sobie w swojej naiwności przygotowałem kewlarową kamizelkę, hełm, oblogowałem sobie wielkie napisy na czarnym pokrowcu, press i w ogóle byłem przekonany, że jestem super profesjonalista zgodnie z tymi wytycznymi. A potem się nagle okazało dość szybko, że kiedy ja się tam pojawiłem, to nie powiem, że wzbudziłem salwy śmiechu, ale wzbudziłem pewien rodzaj zainteresowania, a polegało to na tym, że stary, w ogóle zapomnij o chodzeniu w ten sposób. Jeżeli chcesz z nami się tu poruszać, ty musisz być jednym z nas. Nie możesz rzucać się w oczy, bo snajper, który cię widzi z kilometra, on prędzej strzeli do ciebie niż do kogokolwiek z nas. Więc po prostu, jeśli chcesz być bezpieczny, chcesz być bezpieczniejszy, to po prostu musisz wyglądać tak jak my. Wtedy masz jakby większe szanse, no tak mówiąc bardzo dziwnie. Więc to też było dla mnie pewnym zaskoczeniem, że jakby wyobrażenie o tym, jak tam może być, jak tam jest, a to, co tam spotykamy, to są naprawdę dwa różne światy, bo można być przeszkolonym medycznie, mieć opaskę zaciskową, którą zresztą mam na biurku i w którą można sobie zawinąć szybko krwawiącą rękę czy nogę i ścisnąć, dokręcić i być bezpiecznym, że mi ta krew jeszcze chwilę dłużej będzie w organizmie się trzymała, zanim dostanę martwicę ręki czy nogi, zanim mnie nie przejmie służba medyczna. To jest trochę jeszcze taka rzecz, że jak ja tam
bo byłem tam kilka razy. I ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która była dla mnie takim trochę olśnieniem, że w jakimś sensie czułem się, jakbym był na wszystkich wojnach świata, które się odbyły w dowolnym czasie historii świata. Że jakby logika wojny, jej taka powiedziałbym anatomia, można by nawet tak rzec, że jej jakby struktura, to wszystko wygląda podobnie, a czy tam jest trzaskający mróz, czy upał 40 stopni, to właściwie to jest sprawa wtórna. I wydaje mi się, że może to dziwnie zabrzmi, ale przebywając tam kilka razy po trochę, to odniosłem wrażenie, że gdzieś mnie to, gdzieś mi głębiej to weszło w krew. Jakby niby, jakie tego mogą być następstwa. Myślę, że jest coś takiego, że może tak być, że ktoś, kto tam był, w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że chce tam wrócić. I jest jakiś taki rodzaj ciągoty, że to jest taki stan w pewnym sensie nie, właśnie nierzeczywisty. Ja bym to, choć to jest taki na wyrost porównanie, jakby trochę do jakiegoś stanu narkotycznego porównał. Że to jest jakiś rodzaj zawieszenia w nieczasie, w niebycie. Coś takiego bardzo dziwnego, a jeśli jeszcze można tam, no nie oszukujmy się, wojna jest fotogeniczna i tragedia też jest niewątpliwie takim, nie chcę powiedzieć, że samograjem, bo jakby ja na to nie stawiałem i nie szukałem tego, pomimo że wiem, że są fotografowie, którzy tak jakby no programowo chcą się znaleźć w jakichś miejscach, no nie wiem, kostnice to są jakieś takie miejsca, no nie wiem, jakieś pogrzeby, takie rzeczy, to jest zawsze dla fotografa taki samograj, gotowiec. Ja tego unikałem, ja właściwie nie chciałem tego tak dosłownie jakby, nie chciałem banalnie jakby o tym mówić, dlatego ten cykl, który tam powstał, ja zatytułowałem Normalna wojna, ponieważ no, trudno byłoby nazwać tą wojną nienormalną. Wojna rzeczywiście jest stanem absolutnie niezwykłym i nienormalnym, natomiast myślę, że tak to chciałem pokazać tą stronę powszedniości, codzienności, jakiejś takiej rutyny, która towarzyszy życiu na wojnie. Ale wiesz, twoje zdjęcia są dosyć smutne, takie prawdziwe. Nie pokazujesz ładnej wojenki jak z filmów z Hollywood. Tutaj nie ma strzelanki, tu jest po prostu proza życia. Ludzie próbują jakoś żyć, są zmęczeni, są smutni, cierpią, nie mają gdzie mieszkać. No te zdjęcia są prawdziwe i ja jestem zachwycony. A na końcu to zdjęcie z cmentarza, no, jest przerażające. Ale wiesz co, ja bym chciał o tym zdjęciu jedną ciekawą rzecz powiedzieć, że ja zawsze szukałem jakiegoś aspektu etycznego w pracy fotografa, w pracy reportera. I powstaje takie pytanie, co wypada, co nie wypada, czego się nie powinno robić. Często się sankcjonuje to prawem, choćby prawem prasowym, czy prawem do ochrony wizerunku i tak dalej. Natomiast ja się tam zmierzyłem, bo w różnych sytuacjach fotografowałem w ogóle w życiu i tam była taka sytuacja właściwie pierwsza dla mnie tak na granicy takiej, czy to już jest niestosowne, czy to jest już niegrzeczne, czy to jest już przełamujące jakąś zasadę prywatności, prawa do prywatności. I powiem ci, że kiedy byłem na cmentarzu w dniu zwycięstwa nad faszyzmem w rocznicę, to na cmentarzu była na grobie dziewczyna, która kilka dni wcześniej, czy kilkanaście dni wcześniej straciła męża. Młoda dziewczyna, młodsza niż moja żona, jakby na zasadzie, że ktoś zupełnie młody, przed kim jakby całe życie było, ten człowiek też tam miał, nie wiem, 30 czy 20 parę lat. I to było dla mnie takie mocne, że będąc tak blisko i widząc to, jednocześnie miałem taki odruch pewnej niezręczności fotografowania tej sytuacji, ale z drugiej strony wiedziałem, że ja nie szukam sensacji, ale wiedziałem, że powinienem zrobić to zdjęcie. I to było niesamowite, że ona stojąc stosunkowo blisko widziała mnie i mi w pewnym momencie się zrobiło tak smutno, tak przykro, tak nie wiem, empatycznie, że nawet bym powiedział o jakimś takim rodzaju pozawerbalnego zrozumienia. I to też było niesamowite, że jak ona zobaczyła jakby moją reakcję, to tak jakby, no nazwijmy to, nawet nie zgodziła w sensie, że powiedziała tak, czy kiwnęła głową, ale jakby
czasem w spojrzeniu już widać, że ktoś mówi, nie fotografuj mnie, jakby nie życzę sobie tego, nie rób tego. To ja w tym momencie poczułem coś takiego, że jakby takie przyzwolenie jakby na moją obecność. I to też było dla mnie jakby i trudne, i ważne jednocześnie. Ten projekt Normalna wojna znalazł się w 2015 roku właśnie na festiwalu Warsaw Photo Days pod tytułem Testosteron. No i tutaj jest właśnie twoja normalna wojna. Bardzo mnie poruszyło to, co wtedy napisałeś. Fotografuję, by lepiej zrozumieć otaczający świat. Im dłużej to robię, tym mniej rozumiem. Niesamowite. Ale patrząc na twoje zdjęcia, ja rozumiem to, co ty chciałeś przez to powiedzieć. To słuchaj, jest ta złożoność świata. Wiesz, tym trudniej zrozumieć ten świat. Tak, taka ale prawda. Wiesz, ja mam taką jakby refleksję, że jeżeli mamy ten głód w sobie, takiego jakby głód świata, ale głód życia, głód konfrontacji jakiejś, takiej trochę też mierzenia się z pewnymi rzeczami, zmagania się z nimi, może bardziej zmagania niż mierzenia, to odnoszę wrażenie, że jeśli ktoś tej ciekawości w sobie nie ma, to jakby wiadomo, że to jest nie dla niego. I ja nie mam naprawdę absolutnie żadnego problemu, jeśli ktoś fotografuje kwiatki, to też jest ważne i potrzebne. Może nawet to jest dla wielu cenniejsze. Ale ja bym tego w ogóle nie robił gradacji, co jest cenniejsze, co mniej, tylko po prostu, gdyby każdy robił to, co w nim siedzi, to co jest jego jakby, nawet nie chcę powiedzieć, że pasją, ale jego światem, to prawdopodobnie moglibyśmy dużo więcej widzieć rzeczy wiarygodnych, autentycznych, mocnych, takich jakby, takich trafiających w nas. Max, po wojnie, tak to nazwę tutaj w naszym programie, zacząłeś robić bardziej spokojne rzeczy. Przysłałeś mi cykl, który chyba zatytułowany jest Cyrk, dobrze pamiętam? No, tak jest luźno zatytułowany, żeby było ewidentnie wiadomo, o co chodzi. Natomiast tytuły na to są różne, między innymi Spacer na linie, Spacer po linie. Taki ma tytuł cykl w ostatnim jakimś tam odsłonie. Ale to też ma związek z tym, że rzeczywiście podczas ostatniej wizyty w cyrku, w ramach myślę, że obustronnego zaufania, Lino Skoczek zaproponował mi wspólny spacer po linie, co było dosyć, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że traumatycznym przeżyciem, ale co było dosyć mocne ze względu na świadomość realnego zagrożenia utraty życia. I to też było niezwykłe, bo on wziął pewien ciężar dźwigania mnie, ale nie dosłownie, że siadłem na barana, tylko po prostu fotografowałem jego chodzącego po linie i żeby zrobić ujęcie, jak on wchodzi na ten, nazwę to tak, bocianie gniazdo, czyli na taki jakby maszt, który jest pomiędzy dużymi masztami, są dwie takie siedmiometrowe tyczki mniej więcej przymocowane i tam są takie malutkie podeściki i między nimi jest lina rozciągnięta i facet w cyrku jakby robi pokaz, który polega na tym, że bez zabezpieczenia, bez żadnego ubezpieczenia w postaci choćby dmuchanego materaca pod spodem, który zazwyczaj ratuje życie w przypadku upadku, on ten numer, pamiętam, że kiedyś robił nad klatką z sześciopami na rowerze jednokołowym z zasłoniętymi oczami. I ponieważ ja jego widziałem, który robił rzeczy absolutnie szalone, a co było ciekawe, wielokrotnie z nim rozmawiałem i powiedział, że on miał poważne urazy i miał dużo kontuzji jakby. Spadał z tej liny. Więc tym bardziej wiedziałem, że no jakby nie ma czegoś takiego jak nieomylność. Natomiast kiedy robiłem te zdjęcia i byłem właśnie w tym, nazwijmy to właśnie, bocianym gnieździe, to on zaproponował mi, żebyśmy się wspólnie przeszli po tej linie. I to już było dla mnie naprawdę bardzo mocne, bo on trzymając taką długą tyczkę, która stabilizowała go na tej linie, powoli szedł do tyłu i co było ciekawe, prosił mnie, żebym też trzymał tą tyczkę i on szedł do tyłu, ja szedłem do przodu. I w pewnym momencie jakby odeszliśmy na tyle jakby i niedaleko, i daleko od tego gniazda, że powstała już realna możliwość, że w przypadku straty równowagi
On raczej by siebie ocalił, bo by się złapał ręką za linę, jakby spadając stamtąd, bo to jest tak jakby ostatnia deska ratunku. Natomiast, no jak nie, no to już się leci, te nogi można sobie tam w miednicę albo gdzieś tam wyżej w gnieźdź połamać, jeżeli się na nogi spada. I to było niesamowite, że jak odeszliśmy już na odległość, która nie gwarantowała bezpieczeństwa, to on mnie zapytał, czy idziemy dalej. A ja mu tak jakby usłyszałem swój taki głos, że nie, wracamy. I wtedy jak wracaliśmy, to ja już szedłem tyłem, a on szedł przodem, trzymając tą tyczkę stabilizującą. No i jak zeszliśmy na ten podest, to było niesamowite, że odniosłem wrażenie, że w jego oczach zyskałem pewien rodzaj uznania. A ponieważ ja nawet tak pomyślałem, decydując się na ten spacer po linie, że jeżeli odmówię mu, to tak jakby będzie to pewien rodzaj obrażenia go. Bo będzie to znaczyło, że traktuje ciebie jako nieprofesjonalistę. A wiem, że on nawet miał rekord w księdze Guinnessa, jakiś tam w tym chodzeniu po linie. I ja pomyślałem tak, że po prostu, jeżeli cię szanuję, jeżeli cię podziwiam, to ci ufam. I to było dla mnie takim no, trochę odruchem automatycznym. Natomiast ta sama logika przyświecała mi fotografując cyrk, przy czym ja zacząłem ten cyrkowy dużo wcześniej, zanim pojechałem na wojnę. Więc to akurat jest rzecz wcześniejsza, A, to było wcześniej, tak? znaczy ona ma kontynuację od 2011 roku. I to też jest o tyle ciekawa, że jakie zdjęcia pokażesz? Wiesz, pokazywałem już zdjęcia, ale Aha. jeszcze wracam. Teraz jest biały kotek na Biały rynku. kotek, to wiesz co? Biały kotek też był ciekawy, bo to była tygrysica o imieniu Sisi, która była białą albinoską, z niebieskimi oczami, o niesamowitym urodzie i wdzięku. I co było ciekawe, jak ja zobaczyłem, że ten treser kotłuje się z nią na wybiegu, to poprosiłem, żeby mnie tam wpuścił. I to też było dla mnie wielką, nazwijmy to, przygodą, jak ja tam wszedłem i zamykałem za sobą drzwiczki, a ta tygrysica mi skoczyła na plecy. I nagle miałem ją na ramionach czterema łapami, a sam widzisz, jakie tam łapki są malutkie. I to też było ciekawe, że ta moja logika była zawsze taka, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, że wielozmysłowa, że wchodząc w jakąś rzeczywistość, ja staram się nurkować w niej bez znieczulenia. Trochę na takiej zasadzie, że nie szacuję tego, czy to się opłaca, czy to ma sens, czy to jest, jakby nie mędrkuję przy tym za bardzo. Idę trochę intuicją, idę trochę na zasadzie jakiegoś takiego swojego wewnętrznego głosu, który czasem mnie w jakieś strony prowadzi i póki co ten głos dobrze mi podpowiada. Czyli bierzesz życie takie, jakie jest, pełną garścią. Poniekąd tak, ale wiesz, to trochę jest też na takiej zasadzie, że to wynika jakby, myślę, że w jakimś sensie spontanicznie, że to nie jest jakaś strategia, która jest, nie wiem, nastawiona na jakiś rodzaj, nie wiem, efekciarstwa czy czegoś takiego, co byłoby koniunkturalne lub coś takiego. Nawet można było powiedzieć, że cyrk wyjątkowo jest niekoniunkturalny, bo ma olbrzymią rzeszę przeciwników i ludzi, którzy jakby no, walczą z nimi, tępią go. Natomiast dla mnie było niezwykle cenne i ważne móc stać się jego elementem, bo to co mówię o sobie, że to dziwnie, nawet paranoicznie zabrzmi, że ja mówię o sobie, że jestem ukraińskim żołnierzem, że ja jakby mogę no nie wiem, wygłosić takie oświadczenie i jest w tym jakaś prawda. To znaczy, że jechałem na tym samym wózku z tymi ludźmi, mieszkałem z nimi, spałem z nimi, w tych samych sytuacjach narażałem swoje życie co oni, jakby doświadczyłem ich życia. I bardzo podobnie jest z tymi cyrkowcami, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że znam smak życia cyrkowca, że spędziłem w cyrku, nie wiem, 120 albo 130 albo 150 dni, że mieszkałem z nimi, jadłem z nimi, podlegałem tym samym nastrojom, emocjom, wahaniom temperatur zarówno latem, jak i na progu wiosny, kiedy jeszcze była zima. I to też jest coś takiego, że wiem, co to znaczy odwołać spektakl ze względu na to, że nie było wystarczającej ilości widzów. Wiem, co to znaczy denerwować się z tego powodu. Wiem, co to znaczy cieszyć się, że mamy fulla i że po prostu wszyscy są najedzeni, tak jakby, wiesz, jakby symbolicznie najedzeni. I wydaje mi się, że to też jest ciekawe, bo to życie cyrkowe jest takie, powiedziałbym, klasycznie piękno-romantyczne i jest w tym coś takiego, no nie wiem, jak w obrazach Marka Szagala. Więc w jakimś sensie wchodząc w te rzeczywistości
większości ludzi znanych był tylko, no nie wiem, właśnie z jakichś ikonograficznych, no nie wiem, zdjęć, obrazów, czy tam z filmów, nie wiem, był taki film Woda dla słonia, dosyć makabryczny, natomiast pokazujący pewne realia życia w cyrku. I ja doświadczyłem tego, chociaż akurat w moim przypadku nie było tak strasznych, tak traumatycznych przygód, jak były to właśnie w tym filmie. Natomiast miałem swoje jakieś różne też uczestniczenie w jakichś relacjach, w jakichś różnych zależnościach, w jakichś różnych przygodach, tak bym powiedział bardzo ogólnie. Może teraz fotograficznie. Powiedz, jaki sprzęt fotograficzny towarzyszył Ci i na wojnie na Ukrainie, i w trakcie pracy nad tym projektem cyrkowym? Ja ogólnie mam pełnoklatkowego Canona, który jakby spełnia moje wymagania, choć jest już trochę przeżyty, w sensie, że już go mam kilka ładnych lat. Natomiast okej, daję sobie radę, mówiąc tak bardzo. Ja się nie jestem jakimś maniakiem sprzętu i się permanentnie nakręcam na posiadanie lepszego, nowszego modelu. Pamiętam, że jadąc na tę wojnę, nie brałem drugiego zapasowego aparatu, też tego body dużego, i nie brałem żadnych długich obiektywów, bo wyszedłem z założenia, że albo jestem blisko tam, gdzie się da być, albo nawet nie próbuję fotografować z daleka, bo z założenia było to dla mnie bez sensu. W cyrku też zawsze szeroko starałem się, szeroko, czyli blisko, bo to jest tak, że no wiadomo, że im szerzej, tym bliżej, żeby to było na wyciągnięcie ręki. I A jakie miałem ogniskowe? tam, ja zazwyczaj na tych najszerszych, to jest tam około 20-24 tam, czy jakoś tak. Więc to jest no, jakby i blisko, i szeroko, ale ja nie lubię tych takich dystorsji, jakichś takich, wiesz, za Aha, szeroko, bo czyli pewnie. nie 16, Nie, nie, ja 35. to według mnie za bardzo zniekształca. Natomiast ciekawe jest to, że mam zazwyczaj z sobą jakiś mniejszy aparat kompakt. Kiedyś miałem, zresztą mam go teraz też, ale już go rzadziej używam, aparat Fuji, taki wodo- i wstrząsodporny, który wielokrotnie dawał sobie radę w trudnych sytuacjach, właśnie takich, powiedziałbym, wojenno-cyrkowych właśnie. I między innymi te zdjęcia z uchadkami kalifornijskimi w basenie, to robiłem trzymając ten aparat pod taflą wody, jakby na granicy wody, gdzie no, pełnoklatkowej lustrzany bym tam nie wsadził, a ten malutki kompakcik jakby zupełnie sobie dobrze dawał radę. Więc uważam, że taki mały, zwrotny aparat, który jest niepozorny, a jednocześnie taki jakby. Zaletą jest jego wielkość, bo czasem to jest tak, że na niektórych źle działa aparat, który jest, wiesz, takim wielkim koromysłem. Ja myślę, że dzisiaj większość fotografów przechodzi na miniaturyzację, na małe aparaty. Już większość ma dosyć dźwigania ogromnych obiektywów, ogromnych aparatów. Bezusterkowce, małe obiektywy, proste. Przepraszam, jest jeszcze Teraz jeden aspekt, o którym się tak. bardzo rzadko mówi, ale ja znam przynajmniej kilka osób, które pracowały zawodowo, nosząc wielką, kilkunastokilogramową torbę, i naprawdę nabawiły się bardzo poważnych urazów i kontuzji kręgosłupa. Więc to jest tak, że kręgi szyjne naprawdę lecą od dźwigania tego koromysła. Ja, jeśli możemy zrobić lokowanie produktu, chociaż ja nie pamiętam, jaki to jest produkt, poczekaj. Przerwa na reklamę, proszę Państwa. Teraz zobaczycie coś wyjątkowego, czyli z jednej strony lekki zestaw, a z drugiej strony ciężki zestaw. No dobra, ja jestem, więc ja się dorobiłem, a konkretnie dostałem od znajomego długi sznurek, pasek, i to jest o tyle fajna rzecz, że nosząc go w ten sposób, on jest naprawdę mięciutki, rozciągliwy, nie ma problemu z tym, że jest to na szyi i jest za krótko, tylko mam go naprawdę założonego w taki sposób, no trochę jak damską torebkę, ale dzięki temu jest po prostu absolutnie wygodny, amortyzuje, ładnie się rozciąga, więc nie ma lokowania Czyli produktu. ciężki aparat nosisz w taki sposób, na Tak, takim pasku, że wydaje tylko się że to mi lekki. daje możliwość też mieć drugi na drugim w tym czasie, jak muszę na dwa pracować, ale ostatecznie ten pasek to jest w ogóle wielka moja, jakby wielkie odkrycie, i na każdych jakichś zajęciach, warsztatach namawiam, że taki pasek może jakby tą szyję jednak chronić, że jej tam się nie ciągnie i nie ma tego problemu, tych bólów w szyi, które niewątpliwie ktoś, kto przez kilkanaście godzin fotografuje, to czasem ma ten problem, że po prostu
No jest taki ból szyi, który jest najzwyczajniej w świecie nieznośny i jeśli możemy mówić o chorobie takiej zawodowej fotografów, to to są właśnie choroby związane z kręgosłupem. Wiesz, ja mam podobny pasek, może nie taki gruby jak twój, ja mam cieniutki skórzany, ale dokładnie tak samo od wielu, wielu lat noszę aparat. Nie cierpię nosić aparatu na szyi. To się odechciewa, szybko już ci jest niewygodnie, szybko już tak, nie chcesz tak, tego, tak. Tego balastu. Dla mnie ogólnie nienaturalne. Dziwne, Tak. ale dla mnie, jak ja zakładam aparat czasami na szyję, bo potrzebuję mieć wolne ręce, to dla mnie to jest tak nienaturalne, że on mi tutaj, że w ogóle mi coś tutaj odstaje z przodu. Ja wolę właśnie z tyłu, wyciągam sobie, przesuwam właśnie ten paseczek i Tak. do oka i potem znowu go chowam. Taki kowbojski temat. Dzisiaj robisz troszkę inne zdjęcia. W ogóle zajmujesz się teraz też edukacją. Masz też Akademię Odkryć Fotograficznych. Świetny projekt, ale o nim za chwilę. Teraz jeszcze chciałbym z tobą porozmawiać o... Ty jesteś człowiekiem z Kazimierza. Miałem przyjemność być teraz niedawno w Kazimierzu. Rozmawialiśmy, spotkałem ciebie, ty dużo robisz zdjęć w Kazimierzu. Słyszałem, że jesteś takim kazimierzowskim fotografem, będziesz... No robisz projekt długoterminowy, on za wiele, wiele lat będzie czymś wyjątkowym. Jeśli będziesz ten temat ciągnął przez lata i z każdego roku wybierze się najciekawsze zdjęcia, to będzie tak fantastyczny projekt, że aż ci zazdroszczę w ogóle, że ty masz taką konsekwencję teraz w działaniu i fotografowaniu tak pięknego miasteczka, ludzi zwłaszcza w tym mieście. Ja za chwilkę pokażę kilka zdjęć, które mi przesłałeś, bo nawet ich wcześniej nie oglądałem specjalnie, żeby mieć ten efekt wow. Jak inni. A ty coś powiedz o tym to ja bym projekcie. Chciał zacząć od punktu wyjścia, że czasem trudno jest mieć na tyle dystansu, żeby fotografować to, co jest najbliżej nas, bo po prostu nam się to już pewnym standardem, normą, taką zwyczajnością, a skoro coś jest zwyczajne, to nie ma powodu tego fotografować. Więc to też wymaga pewnego spojrzenia z dystansu, co jest trudno, by być w sobie i z tej perspektywy bliskiej oglądać, a jednocześnie widzieć to też jako taką wartość, która jest nie tylko dla mnie, nie wiem, frajda, przyjemność, ale też taka wartość historyczna, wartość dokumentalna. Natomiast druga sprawa jest taka, że ja właściwie zacząłem od fotografowania Kazimierza, skupiając się na Kazimierzu, czyli na tych jego walorach przyrodniczo-architektonicznych, na tym cudownym osadzeniu między wzgórzami, z wąwozami, Wisłą, a rozsiane tam jeszcze dodatkowo renesansowe kościoły i zamek, ruiny zamku. Więc to jest absolutnie miejsce przepiękne. Z lotu robiłeś ptaka, na początku widoczki? Czy... Z lotu ptaka wygląda, ja robiłem tak, że bardzo mnie interesowało pokazać, że ten Kazimierz jest piękny. I jakby szukałem dowodów na tę tezę. I znalazłem ich niezliczoną ilość. Jakby to w pewnym momencie było już... Nie chcę powiedzieć, że nudne, ale poniekąd monotematyczne. Ja jednocześnie... Max, mnie się wydaje, że pokazać, że jest piękny, to nie jest trudne. Ja myślę, że gdybyś chciał odwrotnie pokazać, że to jest brzydkie miasto, to miałbyś Tak, ale wiesz, to nawet nie chodzi o to, czy ono jest brzydkie, tylko jakie jest. Mnie bardziej interesuje. Czasem ono jest brzydkie, czasem jest piękne. Natomiast dla mnie było istotne, że fotografowałem Kazimierz z różnych perspektyw jeszcze w czasach niedroniarskich, z powietrza. Co było, wiesz, z balonu, z samolotu, z paramotolotni, co naprawdę były różne przygody przy tym. Też czasem niestety niebezpieczne, więc tak mi życie się czasem składa, że mnie jakieś różne, ocieram się o różne jakieś sytuacje. Ale teraz wracając do tego Kazimierza, fotografowałem go o różnych porach dnia i o różnych porach roku. Więc też sobie postanowiłem za cel, żeby jak najwięcej znaleźć dowodów potwierdzających jego niezwykłość. I te dowody udawało się znaleźć. Ja miałem jeszcze taką logikę, że fotografowałem od ogółu do szczegółu. Więc dużo robiłem zdjęć szerokim kątem, na dalekich takich planach z różnych miejsc widokowych, nazwijmy to. Ale też, nie wiem, ze środka Wisły, z plaży, z takich miejsc trochę też odludnych, takich trochę może bardziej na uboczu. Natomiast miałem też fascynację i nadal ją mam, że fotografuję bardzo małe, wąskie kadry, które są po prostu jakimiś prawie że detalami, jakimiś słojami na jatkach, które są tam jeszcze z tych czasów żydowskich, przedwojennych. I też próbowałem się wgryźć w tą tkankę, w tą strukturę, w jakąś taką niezwykłość, która też stanowi o wyjątkowości tego miejsca. Natomiast z ludźmi się mierzyłem, z tymi, co się znałem, to jakby z większą swobodą, tych, których jakby nie
nie do każdego miałem taką łatwość podchodzenia. I pamiętam, że kiedyś pokazałem zdjęcia Witkowi Krasowskiemu, którego absolutnie cenię i uważam, że to jest no, jeden z najlepszych polskich fotografów, który ma w sobie taką przenikliwość i taką właśnie poruszającą wnikliwość. Czy coś takiego? Jesteś. Tak, ale wiesz co, do odważnych świat należy, o tym już mówiliśmy, przy czym czy czasem było miażdżące, bo wiesz, jakby rozmawiać z kimś, kto dostał dwa razy WordPress Photo, kto jest bardzo, nawet nie tylko, że ambitny, ale po prostu wymagający, to jest trochę na takiej zasadzie, że ja wtedy zrozumiałem, że tylko mierzenie się z najwyższymi standardami, tylko pokazywanie zdjęcia komuś, kto rzeczywiście nie ma żadnego powodu stosowania wobec mnie taryfy ulgowej. Po prostu on potrafi wgnieść kogoś, znaczy nie tyle wgnieść, tylko po prostu jest bezpośredni i nazywa sprawy po imieniu i jakby nie ma sentymentów, nie ma dyplomacji, nie ma jakiegoś takiego, wiesz, jakby bycia, wiesz, żeby to jakoś inaczej powiedzieć, tylko mówi jak jest i to jest niezwykle cenne i on mówi jak jest jako fotograf, ale też mówi jak jest jako pedagog. Natomiast on mi właśnie powiedział coś takiego, że wiesz co, z tego, co widzę, to ty się boisz ludzi. I to było dla mnie coś takiego, że dałem taki strzał, z którym trudno było dyskutować, jakby nie dało się z tym nie zgodzić. I kolejną rzecz, którą on powiedział też coś takiego, to on powiedział, wiesz co, ty za dużo kombinujesz, za dużo jakby myślisz. I ja wtedy sobie pomyślałem, jak można za dużo myśleć? Jak, no co, że zarzucić komuś myślenie, no to jest nie w porządku. Ale jemu wówczas chodziło o to, żebym robił zdjęcia dużo bardziej tak jakby intuicyjnie, nie tracąc czasu na kombinowanie, kadrowanie, ustawianie, przesuwanie, kokietowanie. Bo fotografia ma też taką estetyczną zdolność i umiejętność, że jeśli to tak chytrze i cwano zakomponujesz, to wywoła to efekt wow, bo ktoś powie, o, jak on to zobaczył. I natomiast bardzo często do tego potrzebujemy czasu, a ten czas bardzo działa przeciwko tej fotografii, bo nagle ona zostaje jakby odarta z autentyzmu i coś się staje za bardzo już takie, nie powiem może, że udawane, ale po prostu nie takie jak było. Ten element czasu jakby zazwyczaj działa na niekorzyść, jeśli bym mógł to tak nazwać. Więc wtedy pamiętam, jak on mi to było wiele lat temu, taką wystawił i dla mnie to było w jakimś sensie bolesne, bo wiedziałem, że to jest prawdziwe. I powiem ci, że jakby nie każdy lubi, jak mu się nazywa sprawę po imieniu. Ja z tym poniekąd nie mam problemu. Zauważyłem, że czasem jak powiem tak naprawdę komuś od serca, to pojawia się jakaś taka niezręczność, że może lepiej było być takim, wiesz, zdystansowanym, powiedzieć bardziej enigmatycznie, bardziej ogólnikowo, tak powiedzieć, żeby nikogo nie urazić ani nie skrzywdzić. Natomiast wydaje mi się, że czasem najlepiej jest mówić, jak jest po prostu, no, tu nie ma sensu. Można to czasem powiedzieć delikatnie, ale jakby to nie zmienia faktu, że czasem są jakieś, nazwę to tak delikatnie, wyraźne deficyty. I to było fajne, bo rozmawiać z kimś, kto działa w twoim interesie. Pamiętam, że kiedyś czytałem z Biblii, ze Starego Testamentu, Księgę Przysłów i tam było coś takiego powiedziane, że jeśli ktoś cię gani albo jakby cię krytykuje, to jest twoim przyjacielem, bo dzięki niemu możesz być lepszy. Mniej więcej taki był wydźwięk. I wtedy zrozumiałem, że nie wobec każdego sobie można na to pozwolić, bo ludzie są często delikatni, jakby ta ludzka wrażliwość jest krucha, taka po prostu momentami nie wypada powiedzieć, no bo ten ktoś się obrazi. No to czy chce zyskiwać sobie wroga i żeby się obraził? No niekoniecznie. Natomiast ja wychodzę z założenia, że fajnie jest, jeżeli jest się bezpośrednim, bo to widać. I myślę, że wiele osób, które się ze mną styka w tej przestrzeni edukacyjnej, to docenia, że ja tego nie robię, żeby siebie dowartościować, żeby być ważniejszy, bardziej moje ego jakoś wtedy błyszczy, tylko po prostu po to, że jeśli uchwycimy coś takiego, co się nazywa wspólny mianownik błędu i go wyeliminujemy, no to jest naprawdę duża szansa, że po prostu będziemy robili dużo lepsze zdjęcia. Dlatego ogólnie jestem zwolennikiem analizy i jednocześnie nie do końca jestem chętny do pokazywania własnych zdjęć. No to trochę nietypowo jak na fotografa. No bardzo nietypowo. Ale wiesz, twoje zdjęcia są świetne. Oczywiście wiadomo, że... No tym bardziej ich nie będę pokazywał.
Ale no to inaczej. Ale dziękuję, dziękuję, słuchaj, dziękuję za miłe słowo, to na Wiesz, pewno jako będzie. też nauczyciel fotografii, żeby budzić respekt studentów, musisz też mieć dobre Uwiarygodnić się. portfolio. No to wiesz, to jakby to. Bądź kiedyś powiedzą, no ale pan się Tak, nie tak. zna, Nie, no no na pan pewno jest. tam nic nie zrobił Nie, dobrego, no to. jest coś takiego jak uwiarygodnienie. I rzeczywiście, jeżeli ktoś ma pojęcie i widzi, no to tak jakby no, trochę już patrzy inaczej, że to nie jest tylko takie czyste teoretyzowanie na zasadzie mądrzenia się, bo można włos nawet na trzy rozciąć. Albo Wiesz, może o nawet na edukacji za cztery. chwilkę porozmawiamy. Jeszcze wrócę do tematu Kazimierza. Ten projekt, jak często robisz? Ja go robię praktycznie codziennie. Biegasz z tym Gdybym. kanonem? Nie, ja mam lepszą kombajn, lepszą maszynę. Ta-dam! Tak, tylko ja nie chcę zaliczyć wtopy, którą zrobił Robert Lewandowski, bo wiesz, Dobra, reklamował. ile ma obiektywów? Nie, ma jeden. To jest jakiś totalny archaiczny ten i co jest ciekawe, dostałem go w spadku po żonie. Co prawda moja żona żyje, ale po prostu ten telefon był dla niej za duży, więc postanowiła mi dać sobie kupić mniejszy, a dała mi ten swój stary. Ja w ciągu ostatniego roku zrobiłem na nim 30 tysięcy zdjęć. Więc to też jest, bo ja ogólnie jakby nie mam problemu mam lekką rękę. Wychodzę z założenia, bo niektórzy mówią, że no tak, ale matryca, że się zużywa, że się migawka, że tego. Ja z tym miałem problemu, wolę zrobić o kilka tysięcy albo nawet kilkadziesiąt tysięcy więcej zdjęć, żeby coś mi wskoczyło, że tak powiem, żeby coś mi weszło, żeby coś wygenerować z tej pracy, niż się szczypać, bo jakby nie czuję takiej potrzeby, żeby być oszczędnym. Mogę być rozrzutny i w moim przypadku to się sprawdza. Ale Są fotografowie. w tego rodzaju fotografii, czy tak ogólnie? W tego rodzaju fotografii w szczególności. Natomiast ogólnie to nigdy nie robię seryjnie, bo to mnie zawsze denerwuje, że nie chcę, żeby przypadek zadecydował o tym. Natomiast widząc, jak jest coś takiego jak ulotność chwili, jak jest wyprzedzenie czasu, bo to tak dziwnie brzmi, ale wielokrotnie się zorientowałem, że jeśli nie zacznę robić, jak się jeszcze nic nie dzieje, to nie wejdzie mi klatka z tego, co się dzieje, bo zazwyczaj jak to widzę, to już się wydarzyło. Więc bardzo często jest tak, że ja na intuicję idę i coś mi zaczyna się dziać i już zaczynam fotografować i zazwyczaj to zdjęcie, które wchodzi, które jest trafione, to jest takie po środku, a potem już końcówka to jest zbieranie po prostu strzępów, bo zazwyczaj wszystko, co jest później, to każda chwila już tą sytuację psuje. I odniosłem wrażenie, że często wcześniej fotografowałem na intuicję, coś czułem, że się dzieje. Szedłem w tamtą stronę, patrzyłem, to się zaczynało dziać, ja zaczynałem robić zdjęcia, ale to już był czas przeszły. A teraz zauważyłem, że trzeba od samego początku te zdjęcia robić, bo bardzo często to są fałszywe alarmy, że ja idę, coś mnie intuicja pcha, ale te zdjęcia gdzieś coś się rozchodzi. Gdzieś w inną stronę idzie, albo nagle się coś blokuje. Natomiast wielokrotnie zobaczyłem, że ta metoda ma sens, bo ja mam przynajmniej ten komfort, że nie odbieram sobie szansy, że powstanie to zdjęcie. Ja bardzo dużo prób podejmuję i nie mam żadnego problemu z nieudanymi próbami. Po prostu to jest trochę taka przykra zasada statystyki, że każda próba to jest szansa na to, co w końcu mi przy kolejnej sytuacji się uda. A powiedz mi, czy traktujesz to jako pracę, czy jako zabawę? Czy jest to taka fajna gra, która cię Ja to rozluźnia? traktuję jako życie. Życie jest czasem zabawne, a czasem jest zupełnie niezabawne. I ja mam taką trochę logikę, że fotografia często temu towarzyszy radość, ale bardzo często to temu też towarzyszy jakiś niepokój. Ja bym to nazwał, że to nie zawsze jest efektem tylko miłego stanu ducha, bo gdybym tylko się od tego uzależniał fotografowanie, to w wielu sytuacjach nie powinienem robić zdjęć. A w momencie, kiedy ja czasem na przykład jak mam zły dzień albo jestem wyjątkowo, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że rozdrażniony, bo ja nie mam jakichś super huśtawek, ale jeżeli jest na przykład dzień, że jestem bardziej najeżony, jakiś zawścieczony, to w tych zdjęciach to też jest widoczne, że te zdjęcia są dużo bardziej jakby przenikliwe, są dużo bardziej zgryźliwe nawet w pewnym sensie. I ja się tego zupełnie nie boję, bo wychodzę z założenia, że Kazik kiedyś mówił, że tylko głodny artysta jest wiarygodny. Ja uważam podobnie, że czasem w tym niepokoju, w tym takim trochę niezdecydowaniu, w tym jakimś takim trochę twórczym zawścieczeniu, czasem jest metoda, bo
ja sam się momentami zdarza tak, że jak idę na ten pusty rynek w zupełnie dziwne pory dnia, w szczególności na przykład wcześnie rano, jak jeszcze się nic nie dzieje, jest zupełnie sennie, to trochę tak się czuję jak tacy panowie, którzy też wychodzą rano, stają gdzieś tam w bramie, czekają aż sklep otworzą i jakby mają inną energię, która ich napędza, to ja trochę też się czuję jak taki niezaspokojony ćpun. Przepraszam za ten zwrot, ale bo to jest takie jakby trochę niegrzeczne, ale ja czuję, że też ta fotografia daje mi zaspokojenie i jakby mnie, że wiesz, że ja to muszę robić, że jest to nie tylko na zasadzie takiej, że jest miło, ładnie, fajne słońce, tylko ja bardzo często fotografuję w deszczu. Nawet ostatnio była taka totalne zarwanie chmury, jakaś kataklizm, absolutny Armagedon. Naprawdę wszystko fruwało, wszystko płynęło. I ja pamiętam, że wszyscy wtedy tak jakby uciekali. Ja miałem dwie takie sytuacje w ciągu ostatnich 10 lat i to były dwie jakieś ekstremalne zjawiska pogodowe. I pamiętam, że to było tak, że trochę wszyscy stamtąd uciekali, a ja tam biegłem. I to też było w jakimś sensie fajne, bo absolutnie udało się zrobić zdjęcie, które w myśl takiego powiedzenia, że zrób takie zdjęcie, że gdyby nie ty, to świat by tego zdjęcia nie ujrzał. Ja wierzę w to, że w każdym z nas jest potencjał sfotografowania czegoś, czego nikt inny nie jest w stanie zrobić. Tylko teraz ta trudność polega na tym, że trzeba rozeznać, co to jest, jaki to jest temat, jaki to jest kierunek, jaka to jest, w którą stronę trzeba iść. Już podziwiam cię, bo ja nie jestem takim wytrwałym fotografem. Ja muszę mieć swój klimat. Nie lubię, jak jest zimno, nie lubię, jak jest mokro, nie lubię za wcześnie. Najlepiej myślę wieczorem, ale tak naprawdę nie ma światła wtedy. Więc ja ostatnio mało fotografuję, ale te momenty, ale kiedy to fotografuję, sprawiają mi ogromną radość. I ale jest coś takiego, że człowiek też potrzebuje czasem sobie odpocząć i tak jakby się nabuzować, jakby znaleźć, poukładać w głowie. Wydaje mi się, że są różne charaktery jakby ludzkie i prawdopodobnie rodzaj takiego większej cierpliwości, czy nawet większej jakiejś takiej trochę, nie wiem, melancholii, którą czasem ktoś sobie ma, że musi mieć nastrój, to ja uważam, że no nie wiem, tak jak na film nie każdy ma codziennie nastrój, to ja bym to wszystko traktował jakby równoprawnie i że jeżeli ktoś tak czuje, to niech tak robi. Że prawdopodobnie byłoby bez sensu, gdybyś ty mnie przekonywał na swoją metodę, jakby na to, jak to jest u ciebie, lub ja, żebym ciebie namawiał na to, co jest u mnie. Że wydaje mi się, że te charaktery są fantastyczne, że mamy różne, jakby zarówno my, jak i myślę, że te 13 osób, które nas ogląda. 37 teraz. A, no dobrze, to też miło. Więc pozdrawiam też wszystkich serdecznie i cieszę się, że jesteście z nami, bo to też jest tak, że byłoby mi miło rozmawiać z tobą lub jeszcze z dwoma innymi, którzy nas słuchają, ale fajnie, że ktoś tego ogląda i co też ci bardzo gratuluję i podziwiam, że idzie to w eter, że ludzie się tobą nie znudzili, nie zmęczyli, więc to też jest godne podziwu, że ja jestem tylko tutaj, żeby prowadzić rozmowę. No, ty jesteś moim gościem i oni dla ciebie przyszli, nie dla mnie. Max, zmieniamy teraz następny rozdział twojego życia, edukacja fotograficzna. Uczysz i teraz coś chcę ci, ja włączę jeszcze raz ten komentarz. Grzegorz Krzysztofik. Napisał, ja tylko dodam, że Max Krzeczkowski nie tylko jest wspaniałym fotografem, ale też doskonałym edukatorem i społecznikiem o wielkim sercu. Bardzo mi pomógł w ważnym dla mnie projekcie fotograficznym. Brawo ty. Opowiedz coś o swojej pracy edukatora. Pozdrowienia dla Grzegorza. Mam wielką frajdę i przyjemność. Może to jest takie też bardzo egoistyczne, bo jeżeli mam kontakt z ludźmi, którzy są fantastyczni, którzy mają talent, którzy mają smykałkę, którym się chce, to jest tak, że ta atmosfera też się udziela. Jakby wydaje mi się, że to też pokazuje, że można chcieć. Natomiast dla mnie jest, niektórzy mówią, że jakby dużo się uczą od swoich uczniów. Ja akurat na to nie stawiam szczególnego środka ciężkości. Natomiast to, co jest dla mnie ważne, że miło mi jest pomóc komuś, nawet dorzucić swój jakby jeden promil w jego wkład rozwoju, bo to jest jakby wieloetapowe, wymaga to czasem bardzo dużo czasu, bo to jest naprawdę wielki proces, któremu cały czas ulegamy.
Ta metamorfoza to trochę jak te słoje na drzewie, które się jakby kolejne słoje przybywają i każdy z tych słoi jest kolejnym doświadczeniem, kolejną mądrością w jakimś sensie, albo czasem kolejnym błędem, bo to też jest tak, że tworzą nas też te negatywne doświadczenia, dzięki którym możemy na przyszłość być lepsi. Ale dla mnie jest niezwykle ważne i cenne, jeżeli uczestniczę w czyimś procesie edukacyjnym i mogę swoją cegiełkę do tego, kamyczek do tego ogródka dorzucić, bo jestem przekonany, że ja dużo dostałem od innych i jestem przekonany, że puszczanie tej dobrej energii w świat jest wypadkowo niezwykle ważne dla tej takiej globalnej wspólnej idei, jaką dla nas jest fotografia. Więc ja nie ciągnę w swoją stronę na zasadzie, że gdybym miał wpływ na to, to bym chciał, żeby najmniej ludzi fotografowało. To ja nie mam z tym problemu. Nie chciałbym na siłę do fotografii wciągać tych, którzy to w ogóle nie interesuje, ale jestem przekonany, że fotografia jest takim sposobem na ciekawe, fascynujące życie, na samorealizację, na spełnienie i na to, żeby po prostu w jakimś sensie być w ruchu. Można w różnych kierunkach w tym ruchu być, ale dla mnie jest niezwykle cenne, że jeżeli można kogoś pchnąć w stronę aktywności, w stronę jakiejś energetyczności, to już uważam, że to jest warte. A lubisz się dzielić swoimi tajemnicami fotograficznymi? Ja nie mam tajemnic, bo gdybym je miał, to bym o tym wiedział. Wydaje mi się, że ja nie mam tajemnic, natomiast bardzo często traktuję to wielotorowo. Dla mnie żywy kontakt z żywym człowiekiem jest zawsze nadrzędny ponad wszystko, bo wtedy możemy właśnie zadawać pytania, możemy kogoś drążyć, możemy kogoś nawet wikłać w pewnym sensie, jeżeli coś nam się nie trzyma i takie zaczyna być jakby podejrzane. Ja zawsze jestem za tym, że jakby nigdy nie jest grzechem pytać i drążyć. Natomiast bardzo lubię oglądać wystawy, bardzo lubię oglądać książki. Gorzej z czytaniem, ale też mi się to zdarza i wychodzę z założenia, że spotkania, na których jest jakaś energia, są ludzie, jest wymiana zdań, wymiana opinii, to jest coś absolutnie fantastycznego, z czego zazwyczaj wszyscy wychodzą ubogaceni. Więc jakby bardzo zachęcam wszystkich, jeśli mają taką możliwość, żeby stwarzali sobie okazję do tego rozwoju, do tej edukacji, żeby podejmowali wyzwania, żeby słuchali takich programów jak ten, choć prawdopodobnie akurat z tego to niewiele się dowiecie ani nauczycie, ale no przynajmniej mam nadzieję, że nie, przez tą godzinę nie będzie tak nudno, chociaż zbliża się 20 i zaraz film na Kanal Plusie. Myślę, albo... że film na Kanal Plusie no, nas nie pokona. Wiem, nie wiem co jest, nie mam niestety na razie abonamentu do Kanal My na Plus. Razie, słuchaj, pokonaliśmy wieczorynkę, więc na razie my jesteśmy na plus. Kto nas pokona, to ja nie wiem, ale póki walczymy, to jest dobrze. Nie wiesz, wieczorynka jak wieczorynka, ale wiadomości na różnych kanałach. Ale też pokonaliśmy ich. Pokonaliśmy, tak. Także jesteśmy ciekawsi. Ja bym chciał 40 jeszcze jedną osób, które tak, nas w tym ale momencie chciał jeszcze jedną powiedzieć rzecz, że ponoć ludzie przed śmiercią, jak pytano ludzi umierających, czego żałują, to oni mówili, że żałują rzeczy, których nie zrobili. Tak. Bardzo mało kto mówił o tych rzeczach, które źle zrobił albo że podjął ryzyko i ono się nie udało. I ja mam taką trochę takie poczucie, że bez względu na to, kiedy by to było, nawet jeśli by to było już dziś albo jutro, to ja bym miał poczucie pewnego spełnienia i poczucia, że w tym życiu nie udawałem, tylko pedałowałem, że to było jakby, nic nie było markowane, że to wszystko było naprawdę na żywo i to było na wszystkie zmysły w trójwymiarze i że to nie było płaskie, że to nie było nudne, że to nie było bez charakteru. No właśnie, to jest wspaniałe, co mówisz. Ludzie kochani, róbcie to, co uważacie za ważne w swoim życiu, nie czekajcie na później. Teraz jest dobry moment, żeby zacząć albo wzmocnić, kontynuować. Czerpcie z życia, tak jak my. Minister cię docenił. Zostałeś stypendystą. Dziękuję panu ministrowi. Tak, zostałem. Także... To mnie cieszy, bo ja nigdy nie się na to jakby nie nastawiałem, w sensie, że nie miałem takich aspiracji, ani nawet nie szukałem tego. Natomiast czasem mnie coś znajdzie. W tym przypadku akurat ta epidemia, która nas nagle jakby nieoczekiwanie próbowała wcisnąć, to ja pomyślałem, że to ją trzeba wcisnąć, czyli że warto coś w tym czasie robić i rzeczywiście
Stworzyłem taki cykl 24 audycji, w których też miałem wielką przyjemność i frajdę rozmawiać z fantastycznymi fotografami. I to dla mnie było cenne. Zresztą jest taki jeszcze do dziś gdzieś profil Fotografia dla każdego, i nawet widzę regularnie, że on sobie tam jakoś pyrka, pomimo że. No i właśnie następny rozdział pod tytułem Jakim? Akademia Odkryć Fotograficznych. Opowiadaj. Wiesz co, to chyba będzie bardzo szybko, bo w Centrum Kultury w Lublinie jest Pracownia Promocji Dziedzictwa Kulturowego, w której jestem koordynatorem dużego, ważnego projektu, właśnie tej Akademii Odkryć Fotograficznych. I to jest o tyle rzecz fantastyczna, że trwa to już 7 lat. Co miesiąc są spotkania, staramy się je robić na żywo, ale teraz no, jakieś takie są czasem działania, w których bardzo ty, Jola, Iga Niewiadomska, pomogliście mi podczas ostatnich interakcji. Natomiast to, co jest w normalnym trybie, jest niezwykłe, że organizujemy 2, 3, a czasem nawet 4 wystawy w miesiącu. Robimy spotkanie z gościem, który zazwyczaj jest takim gościem specjalnym, ale tego gościa specjalnego zazwyczaj supportuje 2 innych gości, a mówię, że mniejszych, ale to nie wiąże się ani z ich wiekiem, ani z ich wagą. Natomiast oni są czasem takim jakby preludium do tego gościa specjalnego. Często tam są czyli jak różne. na koncercie supportem takim. Można to tak nazwać, chociaż nie chciałbym, bo czasem niektórzy mówią, że supporty są ciekawsze niż koncert główny, ale to są takie jakby dodatki, takie suplementy, które zazwyczaj są troszkę krótsze niż to główne spotkanie. I to, co jest jeszcze fajne, zazwyczaj ja robię takie krótkie, nieoczekiwane wykłady, pokazy, prezentacje, albo z różnych dziedzin fotografii, albo z zupełnie nieznanych fotografów gdzieś wyławiam i pokazuję, albo nawet robię takie krótkie 10-minutowe z jakichś różnych wybranych aspektów historii sztuki w ogóle. I myślę, że to jest o tyle fajne, że jak ktoś przychodzi na takie spotkanie, które jest takim maratonem w pewnym sensie, takim ciągiem zdarzeń fotograficznych, gdzie można się nie zgodzić, można dyskutować, można wchodzić w interakcję. My jeszcze na koniec idziemy zawsze na lody, a jeszcze wcześniej na obiad, więc to też jest fajne, że jest taka silna grupa, taka społeczność, która temu ufa, która myśli podobnie, czuje podobnie. I myślę, że fajnie jest znaleźć sobie takie miejsce, w którym czujemy się dobrze, bo to jest dosyć trudne, żeby w pewnym momencie nieustannie się rozwijać i żeby ten rozwój był dynamiczny. Natomiast wychodzę z założenia, że jeśli podejmujemy tą próbę i się, póki jakby się staramy, no to dajemy sobie szansę. Fantastycznie. Ja ogólnie jestem pod wrażeniem. W ogóle zainspirowałem się też oglądając Akademię Odkryć i tak troszkę też zacząłem zmieniać swoje life, szukać takich postaci, między innymi jak ty, żeby rozmawiać o fotografii, nie tylko o sprzęcie, bo sprzęt jest zawsze sprzęt fotograficzny. Jeśli tworzymy fotografię, na pewno ten sprzęt z nami musi być. Ale najważniejsi są fotografowie, ludzie, którzy tworzą. Właśnie najciekawsze jest to, jak oni zaczynali, jak rozwijali się i co spowodowało, że doszli do tego momentu swojej twórczości i co pójdzie jeszcze dalej, jak się rozwiną jeszcze dalej. To jest fantastyczna zawsze historia, ciekawa, fascynująca. I nie wiemy, co będzie za 10 lat, no i jacy słuchaj, będziemy, co będziemy robić i co będzie nas fascynowało w fotografii. Uczymy się, cały czas się uczymy. Ty powiedziałeś, że od swoich studentów nie uczysz się, ja się uczę. Oni są dla mnie ogromną inspiracją. Ja nie powiedziałem, naprawdę, że się nie uczę, ja powiedziałem, że nie stawiam na te środka ciężkości. Nie stawiasz, tak że to powiedziałeś, tylko, tak, że to przyznaję. Tylko chodzi o to, że nie to, na pewno wymiana jest jakby obopólna. Zazwyczaj ja więcej daję niż biorę. Natomiast święty Franciszek powiedział genialną rzecz, że człowiek otrzymuje w chwili, kiedy daje. Więc nawet jak dajesz, to w tym czasie to w jakimś sensie do ciebie trafia. Ale słuchaj, ja mam nieodpartą potrzebę zrobienia ci zdjęcia i muszę teraz to uczynić. Poczekaj chwilę, bo za długo nie fotografowałem. Jesteś czekaj, gotów? Wypnę klatę. Nie musisz wypinać właśnie. Rób tak, jak jest. O, teraz profil. Nie, wiesz co, tak jest dobrze i tak jest dobrze. Poczekaj, zrobię już. Dobra, okej, mamy. Teraz oczkiem dobrze strzeliłeś, więc było fajnie. No dobrze, czyli co? Fotografujemy to, jednym ja słowem, powinienem drodzy państwo. Ciebie sfotografować. Poczekaj, wezmę a swój masz gdzieś pod aparat. Ręką? Najlepszy aparat, jaki jest, taki, lokowanie jaki masz przy produktu? Sobie. A, myślałem, że lokowanie produktu nastąpi. I już.
No dobrze, czyli co? Chyba kończymy tą audycję powoli, pomimo że to ty ją zacząłeś i ty O, powinieneś to jest skończyć. ciekawe, proszę Państwa, pierwszy raz gość kończy za mnie. No, nie, ale może ja skończę jednak. Przepraszam, Bardzo ale tylko ostatnią dziękuję. rzecz chcę powiedzieć. Słyszałem, Tak. że lepszy jest niedosyt niż przesyt. Odnoszę wrażenie, że niestety nie uda nam się już osiągnąć niedosytu, więc dlatego czuję podskórnie, że trzeba kończyć, bo zaraz się okaże, że już jeden tylko widz pozostał z nami. Nie, widzów mamy coraz więcej. Myślę, że gdybyśmy rozmawiali 2 godziny, to będzie ich już prawie setka. A do północy to, ho, ho, wiesz, nie zmieścimy się tutaj w tym internecie. Bardzo Ci dziękuję. Wspaniała rozmowa, inspirująca. Max Krzeczkowski, mój gość dzisiejszy. Za tydzień będziemy mieli następny live, wtorek, godzina 19, następni świetni goście w fotoformie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Ja też dziękuję za spotkanie i Tobie przede wszystkim, Andrzej, za zaproszenie. Do zobaczenia.